roku i w dniu 13 czerwca bieżącego roku. Przedłożone przez prezydenta miasta Zamość sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Informację o stanie mienia komunalnego za 2017 rok. Oraz zapoznała się opinia Regionalnej Izby Rachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez prezydenta miasta Zamość sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z objaśnieniami. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem prezydenta miasta Zamość z wykonania budżetu miasta Zamość za 2017 rok zostały zaopiniowane przez Komisję Rady Miasta, to jest opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego pozytywna, 6 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji pozytywna, 7 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących. Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia pozytywna, 5 głosami za, przy 1 głosie przeciw. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury Mienia Komunalnego pozytywna, 4 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących. Proszę pana Rafała Zwolaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o opinię Komisji. Opinię Komisji Rewizyjnej, proszę bardzo. Szanowni Państwo, Komisja pozytywnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamościa za 2017 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Przy 2 głosach, 3 głosach za i 1 wstrzymującym. I pozwolę sobie, Panie Przewodniczący, odczytać wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość z dnia 13 czerwca 2000. Przepraszam, to jest udzielenie absolutorium? To nie, nie, nie. To chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu, a absolutorium po przyjęciu. Tylko chodzi mi o samą opinię Komisji Rewizyjnej. Czyli w zasadzie to już. Dziękuję. Wystarczy. Proszę pana prezydenta o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta. Na podstawie artykułu 13 punktu 5 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz w oparciu o zarządzenie nr 22/11 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, zmienione zarządzeniem z dnia 5 maja 2016 roku, po rozpoznaniu przedłożonego przez prezydenta miasta Zamość sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok, skład orzekający Dariusz Kołodziej przewodniczący, Ewa Gomułka członek, Jolanta Irobi członek uchwala co następuje. Pozytywnie opiniuje się roczne sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania budżetu miasta Zamość za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia. Uzasadnienie. Prezydent miasta Zamość zgodnie z artykułem 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok. Działający w Izbie w oparciu o powołane na wstępie zarządzenia prezesa RIO skład orzekający został upoważniony do wykonania przypisanych Izbie przez artykuł 13 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych zadań. Opiniowanie sprawozdań organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego z wykonania jej budżetu mieści się również w tym zakresie zadań. Skład orzekający wydający opinię w oparciu o kryterium legalności ocenia zgodność z prawem, zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym oraz poprawność formalno-rachunkową. Skład orzekający nie ocenia natomiast celowości czy też gospodarności przy wykonaniu budżetu. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok spełnia wymogi, jakie temu sprawozdaniu stawia artykuł 267 ust. 2 i artykuł 269 ustawy o finansach publicznych, czyli zawiera wykaz dochodów, wykaz oświatowych jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów, informacje o dochodach i wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności określone jak w uchwale budżetowej, informacje o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Dane zawarte w tym sprawozdaniu korespondują z danymi wykazanymi w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie rozporządzeń ministra finansów.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. W sprawozdaniu opisowym organ wykonawczy przedstawił realizację budżetu zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Dochody zostały wykonane w kwocie 381 698 431 zł 99 groszy, co stanowi 99,23% planu. Wydatki wykonano w kwocie 380 414 202 zł 82 grosze, co stanowi 95,71% planu, z czego wydatki majątkowe zrealizowano w 91,4% planu. Skład orzekający nie stwierdził przekroczeń rocznego planu wydatków oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 284 229,17 zł. Zadłużenie miasta na koniec 2017 roku po wykonaniu planowanych przychodów i rozchodów wyniosło 74 251 234,08 zł. Zachowana została zasada wynikająca z artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, upoważniająca do wykonania wydatków bieżących co najwyżej do kwoty dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową za ubiegły i wolne środki. Przedłożona wraz ze sprawozdaniem informacja o stanie mienia spełnia wymogi z artykułu 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W konkluzji należało przyjąć, mając na uwadze ustawowo określony zakres uprawnień ocennych Izby, iż przedłożone sprawozdanie prezydenta miasta zasługuje na pozytywną ocenę. Do Rady należy natomiast weryfikacja podejmowanych przez organ wykonawczy działań przy realizacji budżetu w aspekcie ich gospodarności i celowości. Z tych względów orzeczono jak w sentencji. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie za pośrednictwem tutejszego zespołu znałości w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisano przewodniczący składu orzekającego Dariusz Kołodziej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę państwa rady o zabieranie głosu. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma chętnych do zabrania głosu, to proszę przewodniczącego Komisji Uchwały Wniosków o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem prezydenta miasta Zamość z wykonania budżetu za 2017 rok. W taki sposób zostałem przewodniczącym. Dziękuję. Uchwała Rady Miasta Zamość z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem prezydenta miasta Zamość z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 12 pkt 6 ustawy dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułu 270 ust. 4 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez prezydenta miasta sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Paragraf drugi. Przekazuje się uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy co treści projektu uchwały to z państwa radnych uwagi? Jeżeli nie ma, to przejdziemy do głosowania nad przyjęciem sprawozdania przepraszam, prezydenta miasta Zamość z wykonania budżetu za 2017 rok. To państwa radnych zaproszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny, również proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. I kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem prezydenta miasta z wykonania budżetu za 2017 rok głosowało 14 radnych, wstrzymało się 4. Stwierdzam, że Rada Miasta
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania prezydenta miasta Zamość z wykonania budżetu za 2017 rok. Panie prezydencie, dziękuję bardzo panu prezydentowi, pani skarbnik, jak również pracownikom wydziałów, jak również pomocniczych za wykonanie budżetu za 2017 rok. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu. To będzie 12 i 13 jednocześnie. I proszę pana Rafała Złowaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie wniosku komisji skierowanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta oraz o zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję panie przewodniczący. Skoro, szanowni państwo, państwo prezydenci, wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Zamość tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zamość na podstawie artykułu 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułu 270 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, a także informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień prezydenta miasta, skarbnika, dyrektorów wydziałów i innych komisji stałych, oceniła wykonanie budżetu za 2017 rok. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna postanowiła punkt pierwszy, przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamościa za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. I punkt drugi, wystąpić do Rady Miasta Zamość z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium prezydentowi miasta. Uzasadnienie. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zamość na posiedzeniu w dniach 11 i 13 czerwca 2018 roku rozpatrzyła wyżej wymienione sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania